wysły muszkiet, dopali długi. Dalej. Problem. Podsypuję pametkę. Chcesz do domu? Zamykam ją. Przekładam muszkiet do naboju na lewy bok. Lekkim wykrokiem. I teraz przystępuję do ładowania lufy. Wsypuję krok. Odmierzoną ilość, tak jak tutaj mamy w tych apostołach, trochu, żeby mniej więcej mieć powtarzalność strzału, wiedzieć na jak dystans leci kula za każdym razem i im bardziej muszkieter znał swój muszkiet, tym lepiej był na polubicie, był lepszym żołnierzem, silniejszy, prawda? Odpowiednia ilość prochu powodowała odpowiednią siłę odrzutu i tak dalej. My, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, nie strzelamy z kul, pobijamy papierem. Czyli pakuły w górę, przybitka. Wcześniej, potem, znaczy jeżeli bym strzelał z kuli, owinąłbym kulę po prostu tym papierem. Pobijamy, możemy dołożyć, niekoniecznie. Następowała komenda, tak jak mówiłem, kulę w rurę. Przed bitwą muszkieter przeważnie brał w zęby kilka kul ołowianych. Zdrowia, zdrowia. Potem jeszcze, tak jak mówiłem, przybitką zabijał. Czyli można powiedzieć, że mamy muszkiet gotowy do strzału. I teraz prosiłbym o cofnięcie się parę kroków. Może my, może po prostu strzelamy. My po prostu cofniemy. My się cofniemy, proszę. Tak. Za nami nie. Następowała komenda pasujących kurek. Wszędzie umieszczamy, muszkieter umieszcza ląk smoku. Oddmuchujemy panewkę. Komenda oddmuchuj panewkę. Oddmuchuj ląd. Otwórz panewkę. Wojtek w drugą stronę. Strzelę w górę. Uwaga. Gotuj, pal. Równocześnie. Ja tutaj mam trochę taką wcześniejszą broń, to jest tak zwany piszczel. Jest dosyć prosty, jak Państwo widzicie. Składa się z drewnianej powiedzmy drewnianego kawałka. Kolejowo jest nałożona lufa. Jest zabezpieczona kolcem, który ułatwi nabicie piszczelu. W tym momencie podsypuję trochę. Teraz głośno. Będzie naprawdę głośno. Uwaga, ja wczoraj byłam, więc wiem, jak głośno zabawiam, tak samo jak armata. Zbijam uszy. Trzeba się pokazać. Przybijam. Kolega mi. Zaraz. Na celu bezpieczeństwa się odwrócę do Państwa plecami. To był stolicą księstwa halicko-wodzimierskiego i tej właśnie część z zebranych tutaj dzisiaj już rycerzy, właśnie to jest ważna różnica, wojowie, którzy walczyli wcześniej, to byli drużynnicy, w większości odtwarzający zawodowe siły zbrojne, natomiast XIII wiek to już rycerze oraz piechota, która też tutaj się właśnie nam zaprezentuje.
Proszę Państwa, podstawowa rzecz. Różnice w uzbrojeniu mogą być dla Państwa już widoczne, chociażby w tarczach. Dało się zauważyć, że praktycznie wszyscy wojowie walczący wcześniej używali tarcz okrągłych. Natomiast wraz z rozwojem tego opancerzenia ochronnego zmieniły się również tarcze. Kilka słów na temat tych tarcz, z czego one były wykonane, jak to wszystko wyglądało. No to tarcze były wykonane z drewna lekkiego, najczęściej z lipy, z topoli, zestrojonych z sobą doszczółek. To wszystko dla wzmocnienia było powleczone wieloma warstwami płótna lnianego, oklejone tym płótnem, czasami oklejone również skórą. Tarcze te były znacznych rozmiarów, chroniły praktycznie prawie całego walczącego. Wspomniałem o wzroście ilości tego opancerzenia. Walczono coraz cięższą, coraz niebezpieczniejszą bronią. I wraz właśnie z wzrostem ilości tego opancerzenia, no to zaczęto używać broni dużo bardziej destrukcyjnej niż jakieś lekkie topory. Chociażby